Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Dzisiaj na moich kanałach Epiphone jest to model SG Standard 61 w wykończeniu Vintage Sherry. Piękny instrument, bardzo lubię ogólnie SG. Kojarzą się z AC/DC, a właściwie z Angusem Youngiem, bo on chyba wypromował tak naprawdę ten kształt. Te gitary są dość lekkie i mają świetne dojście do bardzo wysokich tutaj pozycji, dlatego wielu gitarzystów je wybiera. Dodatkowo mają dość cienki gryf. Ogólnie chyba SG, bez względu czy to Gibson czy Epiphone, ma najwygodniejszy, najszybszy, że tak powiem, gryf, bo wygoda to jest bardzo rzecz związana z gustem, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i co lubimy, natomiast na pewno te gryfy są szybkie. Korpus i ogólnie cała gitara wykonana jest z mahoniu. Szyjka jest wklejona set in neck pod przetwornik. Mamy tutaj dwa przetworniki Epiphone'a, zwą się ProBucker 3 i 2. Trójpozycyjny przełącznik, mamy dwa potencjometry głośności i dwa potencjometry tonów. Mamy na pokładzie most typu Tune-O-Matic. Mamy również klucze w stylu vintage Epiphone'a. Podstrunica wykonana jest z drewna laurowego, ma radius 12 cali, nabito na nią 22 progi medium jumbo. Moi drodzy, bardzo wygodny instrument, menzura tego instrumentu to 24,75 cala, także typowy, klasyczny Gibsonowski standard, jeśli chodzi o menzurę. Posłuchajmy, jak brzmi ta gitara. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a link do niej znajdziecie w opisie pod spodem. Subskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami. Cześć!